A co nam przyniesie rok, który zacznie się za 3 godziny z haczykiem? Emocjonalny roller coaster. Na to możemy liczyć, byle tylko częściej było w górę niż w dół. Rok 2019 zaczniemy tak, jak kończymy 2018, turniejem czterech skoczni. W drugiej połowie stycznia Puchar Świata zawita do Zakopanego, wraz z nim oczywiście kamery TVP. W lutym poczujemy powiew wiosny, bo piłkarze wrócą na boiska ekstraklasy, a tej na naszych antenach niedługo będzie coraz więcej. W marcu o medal Mistrzostw Globu w short tracku walczyć będzie Natalia Maliszewska. O pierwsze punkty w eliminacjach Euro 2020 orły Jerzego Brzęczka. Zapraszamy na mecze z Austrią i Łotwą. Im cieplej, tym więcej futbolu. Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Świata U20. Klubowy sezon rozstrzygnie finał Ligi Mistrzów, a na początku czerwca pokażemy turniej finałowy Ligi Narodów oraz kolejne mecze biało-czerwonych. Latem transmitować będziemy m.in. Tour de Pologne oraz Mistrzostwa Europy Siatkarek i Siatkarzy. Oczekiwanie na jesień umili nam koszykarski mundial. Historia zatoczy koło, gdy sportowy rok pożegnamy turniejem czterech skoczni.